Druga gra finałowa w takim razie przed nami. 1-0 prowadzi Romson. Przypominam tylko wszystkim, którzy być może nie od początku śledzili. Sodon powiedział, good luck finale do Romsona. Zobaczymy, czy żeby to się miało sprawdzić. No ustawienie takie jak na Taldarimie. W prawym dolnym rogu mamy Fortasa, w lewo u góry Romsona. Forte już śmiga do przodu, będzie Prox. Będzie Prox. Chyba się trochę niecierpliwi. To, no wiadomo, że PvP różnie jest odbierane. Bromson tam myślał, że nie chce mi się streamować. Nie, to nie do końca tak. PvP kiedyś bardzo nie lubiłem, muszę się przyznać, ale zmieniło się to. Natomiast dużo też zależy od graczy, którzy grają. Ten mecz ma w sobie nieodparty urok. No, S-lowa wersja, swoją drogą tu wali chyba właśnie jest tylko i wyłącznie crossowa. O, jakże tutaj... Cóż on robi? Nie wiem, on się chyba bardziej troszkę tu na dół chciał ustawić. Nie tak... Nie aż tak bardzo. No nic. Jest pylon, będzie dwa proxy gateway w wykonaniu Fortego. Zagrane, więc no tak czy inaczej chyba szybsza gra. Nam się tutaj trafi pierwszy gateway i drugi. Już robione. Zobaczymy, co na to wszystko Romson. Przypominam, że oni obydwaj bardzo późno skautowali w tej pierwszej grze na Taldarimie. I to może mieć też wpływ na powodzenie Rasha Fortego. Bo wiadomo, że jeżeli tak późno odkryje Romson, albo jeżeli w ogóle nie odkryje tego Rasha ze strony swojego przeciwnika, no to nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Widzę, że chyba jeszcze, no właśnie, pomija jakiegokolwiek zalota i przejeżdża tutaj. Zobaczymy, czy to uda mu się coś odkryć. Niestety. My widzimy tutaj, co się dzieje już. Pierwszy zelot jest chrono ustawany. Probka tutaj zmierza. No, będzie miał zelota w momencie, kiedy dwa albo trzy zeloty będą mu tutaj wpadać. Potem będzie mógł zrobić stalkera najprawdopodobniej. No i jeszcze Romson tutaj lewy dolny róg ogarnia. Ma sporo chronobusta Romson, ale którego używa na chronobustowanie Warp Gate'a na ten moment. Robi się stalker w tym momencie i chyba już wie Romson, co się dzieje. Oj, właśnie tak. Dzień dobry. Dwa zeloty kolejne już się produkują. No tak, Romson tutaj nie do końca zdał sobie sprawę, że to jest tylko cross. Zobaczmy, bo chyba jednego zaleta tam już wziął, zniszczył, trzy proby padły. Teraz ma Stalkera już. Kolejny zelo tutaj maszeruje. No ma chronobusta, Romson powinien go zagrać, powinien go zagrać. Wydaje mi się, że nie ma na co czekać. Ten zelot bardzo potrzebny, no teraz dokładnie puszcza. Walczy jak może tutaj oczywiście. Ile tych próbek już padło? 6, ale to w tym momencie mają więcej porówno, bo Romson dużo więcej ich wyprodukował. No i teraz kolejny zelot się zbliża. Romson tutaj musi uważać, no bo nie może stracić tego Stalkera, no bez dwóch zdań. Oj, 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 Romson, co ty robisz? Dlaczego oddałeś za darmo tego Stalkera? Cały czas na jednym gatewayu jeździ Romson. Forte tutaj non-stop ciśnie. No... Robi asymilatora już, więc będzie się przymierzał chyba do Cybernetic Core. Dwa zeloty ma, zgromadził w tym momencie Romson na swoim koncie. Probek ma 10-12, znalazł zelota Fortego. Ciekawe, czy scholduje się tutaj na rampie. Zaraz będzie miał Warp Gate'a i chyba dlatego już nic nie produkuje. A tu cztery zeloty za momencik, oj, 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 oj. No jeszcze to nie koniec tego pusha. Jeżeli Romson to wybroni na tym jednym gateway'u, to będzie jakiś mega nie wiem co. Szczególnie, że zobaczcie, że Forte już robi... Już robi sobie w tym momencie Cybernetic Core. No i teraz duży pojedynek tutaj w okolicach tego asymilatora, widzę uciekającego zalota Fortego. Obydwa zaloty po obydwu stronach mocno poranione, ale pojedynek in plus dla Romsona zapisujemy. On teraz no puszuje tutaj na dół. Ciekawe, czy jest w stanie zniszczyć tego pylona, zanim ma już Cybernetic Core Forte i zaczyna robić upgrade do Warp Gate'a, ale nie daje rady wyprodukować nawet jednego
Stalkera. Więc to może być zwrotny punkt tej gry, bo wybroniony w tym momencie ten rush przez Romsona, który biegnie przez środek mapy. O, i tu jeszcze jeden zelot. Sprytnie, sprytnie, panie Forte. Nie oddaje wszystkich atutów momentalnie. Robi się kanon, zobaczmy. I zabudowana rampa całkowicie. Zelot już tu jest. Będzie snajpował probki. Jedna została zniszczona. Druga pada. Trzecia pada. Ojojoj, to już dużo. 14 próbek zaledwie ma Romson. I jest w tym momencie tutaj już. Fokusuje tego kanona. No, shield zdjęty, zanim się zdąży wyprodukować. Zobaczmy, czy uda się go zniszczyć. Chyba tak. Wygląda na to, że tak. Zmienił cel. Zmienił cel. Forte. I teraz jest oblegany tutaj. Romson ma pylona, więc będzie chciał chyba do góry wrzucać jednostki. Jeden pylon już zniszczony. Kanon kolejny jest zniszczony. I tutaj udało się przejść tym jednostkom Romsona. Stalkery są już fokusowane. Pylon zaraz będzie gotowy. No, musi uważać Forte. Jest kanon budowany. I oprzedł tutaj dookoła w tym momencie. Bardzo mocno poraniony ten jeden z zelotów Stalkerów. No i Romson w tym momencie warpuje jednostki do maina. Do maina Fortego, i czyżby ta gra miała zakończyć się wygraną Romsona? Bardzo ładnie to wszystko się ułożyło, bardzo intensywnie. No, jest Stalker jeszcze u Fortego, który w tym momencie w końcu ma Warp Gate'a. Proby otaczają Stalkera Romsona. Forte zaraz straci swojego. Tutaj sporo, sporo probek popadało. 7 probek ma zaledwie Forte w tym momencie. W dalszym ciągu jeszcze atakuje Romson, no i nie pozwala wydobywać Forte. Ma tylko 65 minerałów. Musi pilnować tutaj Romson po prostu, żeby nie stracić jednostek. Pylon zaraz zostanie zdjęty. I kolejny warp tutaj do środka. Nie, good game, pisze Forte. 2-0 dla Romsona.